W tym filmie chcemy przedstawić OER Canvas i mamy nadzieję, że możemy wesprzeć tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych. Staraliśmy się wypracować najważniejsze kamienie węgielne i przedstawić je w przejrzysty sposób na kartce papieru. Cały arkusz jest dostępny do bezpłatnego pobrania na otwartej licencji. Skupiamy się na samym zasobie edukacyjnym. Najpierw rozróżniamy ze względu na rodzaj czyli jakiego rodzaju ma być planowany obiekt nauczania. Podręcznik, animacja, karta ćwiczeń, a nawet cały kurs online. Należy wówczas określić grupę docelową, czyli do kogo chcesz dotrzeć. Następny krok dotyczy rzeczywistych celów uczenia się. Powinieneś także opisać, jaka wcześniejsza wiedza jest wymagana. Pomysł polega na tym, aby z grubsza opisać zasób edukacyjny, być może zrobić szkice i zrobić notatki na temat tego, co powinien zawierać. Zasób. Może składać się z kilku komponentów: innych obrazów, sekwencji lub własnych plików dźwiękowych itp. Można to odnotować w tabeli, a także wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia. Następnie ustalana jest licencja na obiekt i jak poprawnie należy go przypisać. A ponieważ z doświadczenia wiemy, że często pomija się małe rzeczy, po prawej stronie znajduje się kolumna z informacją Nie zapomnieć, po prostu przeczytaj. I zobacz, czy warto dodać coś jeszcze. Po rozważeniu tego wszystkiego, jesteśmy pewni, że przystąpisz do projektu OER dobrze przygotowany. Życzymy powodzenia.